Dosłownie kilka minut temu do gry został dodany najbardziej wyczekiwany przeze mnie zadymiarz, który nazywa się Kiełek i w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postaramy się go wydropić z darmowej skrzynki. A z okazji świąt wielkanocnych, moi drodzy, przygotowałem dla was przekozacki konkurs, gdzie możecie wygrać pakiet 350 gemów. Dwa razy. Jeden pakiecik możecie zgarnąć na Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie, a drugi konkurs macie tutaj właśnie na YouTubie. Więc strzelajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, followujcie Instagrama, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Brawl Stars, ponieważ spośród komentarzy losuję szczęśliwie zwycięzcę. Oczywiście wyniki konkursu podam już w następnym odcinku. 5, 4, 3, 2, 1. Moi drodzy, zmienia się sklepik. Uwaga! Moi drodzy, mamy to. Mityczny zadymiarz za 350 żetonów jest do kupienia, bądź też możemy go wydropić za darmo z skrzynki. Sprawdźmy, co mamy tutaj ciekawego. No jak widzimy, nic ciekawego. Dobrze. Otwórzmy sobie na samym początku skrzyneczkę. Bach! 52 golda. Okej, moi drodzy, nie ma na to czekać, trzeba otwierać skrzynki i polujemy na naszego Kiełka, a wy dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy wypadnie mi z darmowych skrzynek, czy też nie. Mam ich bardzo dużo do otwarcia, więc myślę, że tak do 100 skrzynek, ja obstawiam, że do 100 skrzynek otwartych poleci nowy mityczny zadymiarz, który jest warty 350 gemów i powiem wam, że nie sądziłem, że oferta mitycznego zadymiarza pojawi się w sklepie, serio. Myślałem, że nie będzie takiej oferty, ale okej, lecimy dalej, moi drodzy. Otwieramy skrzyneczki, może wypadnie jakiś gadżet po drodze, bym był mega zadowolony. 170 skrzynek, moi drodzy, jeszcze zostało. Póki co leci tylko gold i gemy, nic ciekawego nie widać. Żaden gadżet jeszcze nie spadł, a już otworzyliśmy prawie 40 skrzynek. No kurczę, chyba Supercell mi tutaj troszeczkę, wiecie, o! Dobra, cofam swoją myśl. Myślałem, że już mi drop ration troszeczkę obniżył. Gadżet do MZ. Friendzonowanie. Ems odpycha wszystkich przeciwników wokół siebie, zadając im też obrażenia z wysokości 500. Ładunek na mecz 2. Okej, ciekawy gadżet. Z pewnością sobie go przetestuję niebawem. Jak na 50 skrzynek jeden gadżet, no to bardzo, bardzo słabo. Okej, moi drodzy, dobijamy do 140 skrzynek, myślę. I otworzymy sobie kilka big boxów. Trzeba zwiększyć szansę na dropnięcie Kiełka. Ojeju, misklik jeden za dużo. O! I proszę państwa bardzo, twardy kask, to jest Star Power. Kask Jacky powstrzymuje 15% zadawanych jej obrażeń. Wow. No dobra, teraz lecimy z big boxami, moi drodzy. Bomba, nic, kolejna bomba. O, bonusik, 5 gemów. Fajnie, fajnie, lecimy dalej. Otworzymy wszystkie big boxy. A jak, ryzykujemy, 104 golda. Uwaga, jeden przedmiot. I co? Star Power do Jacky, drugi Star Power, wow! Także mamy już Jacky za sobą, że tak powiem. Star Power odblokowany, jeszcze tylko chyba czekam na jeden gadżecik do niej. Wow, jakiś lag, coś może będzie ciekawego? Nie, tylko 165 golda. Lecimy dalej, monety i, moi drodzy, nic. Lecimy dalej i 120 golda, bonusik, 6 gemów, okej, niech będzie, niech będzie. Dwa ostatnie big boxy, dawaj, dawaj postać, nie ma, dawaj. No i po big boxach, moi kochani, po big boxach ten mityk nie chce wypaść. Czy mamy golda na skrzynkę? Mamy 217 gemów. Dobra, dobijamy do 130 i otwieramy jakiegoś mega boksika, wiecie? Mamy fajną ofertę. Mała jest piękne, za 9 zł. Kupujemy. Okej, moi drodzy, kupiłem i... Czy coś będzie z tej oferty? Czy coś będzie z tej oferty? Lecimy. Bum! Pozostałe przedmioty 1. I uwaga! Gadżet do Poco. No dobra, Pokro i wszyscy sojusznicy w pobliżu odzyskują 500 punktów życia na sekundę przez 5 sekund, ładunek na mecz 3. Bardzo fajny gadżet, z pewnością się przyda. Lecimy dalej, czy mamy Big Mega Boxa do kupienia? Mamy za 80 gemów, kupujemy! Co będziemy się szczypali? No i niestety nic, tylko gold i gemy. Ach, zaryzykujmy jeszcze raz, jeszcze jednego kupmy, no czuję niedosyt. Nie no, nie wierzę. Tylko 521 golda sobie kupiłem za 80 gemów. Dobra. Skoro nie chcesz wypaść, skoro Kiełku nie chcesz wypaść, szukamy dalej z darmowych skrzynek. A jak? 30 kolejnych skrzynek za nami, a nam jeszcze nic nie wypada. Ten Kiełek, no nie chce mi wypaść. Dawaj, mordeczko, czekam na ciebie cały czas. No nie leć w kulki ze mną dalej. Dawaj, nie będę cię męczył, będziesz od razu wymaksowany, będziesz bardzo fajną postacią, przyjacielu, no. Dobijam do 60 skrzynek, dobijam do 60 skrzynek, raczej do 50, przepraszam. I jeżeli nie wypadnie, no to te 50 skrzynek sobie zostawiam na punkty mocy. Zostały jeszcze 3 skrzynki, dużo golda mamy. Niestety z darmowych skrzynek Kiełek nie chciał wypaść. Oj, nie chciał ham. Także moi drodzy, no chcąc, nie chcąc, muszę kupić 350 gemów, dokładnie 250 i kupić Kiełka ze sklepu. No dobra, straćmy pieniążki na tego Kiełka. Daliśmy Kiełkowi szansę, nie chciał wypaść z darmowej skrzynki. No to kupujemy wariata za gemy. I moi drodzy, jest Kiełek, zadymiarze 6×6 mityczny. Kiełek to zaawansowany robot rolniczy z zapałem rozrzucający wokół siebie skaczące bomby siewne. Jego super atak tworzy roślinną osłonę. W końcu! Kiełek, powiem ci, że kurczę, nasza przyjaźń chyba nie będzie wcale taka fajna. Coś mi się wydaje, bo tutaj nie chciałeś wyskoczyć z darmowej skrzyneczki. Dobra, od razu sobie naszego wariacika, nie mamy punktów mocy, oczywiście, że nie mamy. Pootwierajmy, okej, punkty mocy, już myślałem, że coś wypadło ciekawego z pierwszej skrzynki. Pootwierajmy sobie troszeczkę punktów mocy i moi drodzy, umówmy się w ten sposób. Wiem, że na takich odcinkach openingowych, gdzie trafiam nową postać, bardzo mało jest meczy, bo zazwyczaj gram 1-2 mecze. A umówmy się tak, że jeżeli zostawicie pod tym filmem, nie wiem, z 15 tysięcy łapek, no to od razu wrzucam filmik, jak maksuję Kiełka i po prostu wrzucę wam na przykład taką kompilację 4 fajnych meczy Kiełkiem, jak gdzieś jest jakieś trollowanko, albo jakieś, nie wiem, fenomenalne zwycięstwo, wiecie o co chodzi, więc strzelajcie łapeczki w górę, a odcinek z maksowania Kiełka na pewno się pojawi. Dobra, sprawdźmy. No mam nadzieję, że od razu pierwsze gierki nie przegram. Wiecie, nie lubię tak przegrywać pierwsze gierki. Bardzo dużo jest skrzynek na środku i tutaj muszę się teraz zastanowić, co tutaj zrobić. Jest Dynamike. Aha, dobra. Pierwszy raz gram Kiełkiem. Ten Dynamike jest chyba jakiś słabiutki, bo to może być nowy gracz, bo na Kiełku mam oczywiście mało puszek. Czekajcie, pierw Dynamike obijemy. Patrz, ukradł mi! Ult Kiełek! Zabij go Kiełek! Patrzcie, zabiłem go, 10 HP! 10 HP, Kiełek, uciekaj! Pierwsza gierka byłaby przegrana, ja w ogóle użyłem automatycznie odruchowo ult, który w ogóle nie zadziałał tak jak powinien, bo ja nie mam pojęcia. Aha, dobra, to tak nie działa. Dobra, uciekam. Tworzę ścianę, okej. Dobra, kumam o co chodzi, czyli ten ult nic nie robi, ult jest tylko ewentualnie do ucieczki, z tego co rozumiem, dobra. Odciąć komuś drogę mogę nim, dobra. Trzeba się przyzwyczaić. Dam ulta. Aha, tu jej odciąłem drogę. Jeszcze raz obijam i ta M chyba pada. Pada! Wielkie starcie! Big game! Rico przede mną, Rico, odcinam mu drogę. I ja rzucam przez swoje krzaczki, no okej. Ej, ten Rico miał gadżet, znaczy star power, czy mi się wydawało? To może być może to nie być jakiś bambiczek. Jak dostał pięknie rykoszetem. Pięknie, pierwsze zwycięstwo naszym cudownym Kiełkiem, który no nie chciał wyskoczyć z darmowej skrzynki. Ale coś mi się wydaje, że jednak Kiełek, nasza przyjaźń, będzie trwała bardzo długo. Lecimy z kolejnym meczem. Solo mieliśmy już za sobą, zagrajmy sobie teraz może... Nie wiem, zadymę zagrajmy Kiełkiem, bo... Bardzo śmieszne są te mecze na początkowych puszkach. Aha! Dobra, jak grałem Jacky, to wszyscy grali Jacky na zadymie. Co porobieni? Patrzcie na to, jeszcze rzucam im tutaj płot. Trochę odciąłem drogę Mortisowi, ale on na Brawl Ball będzie OP, przecież on może bramkę zasłonić, tak? Dobrze mówię? Ja teraz nabijam sobie ulta. Jak będziemy mieli kontratak, postaram się dopuścić do kontrataku. Dobra, jednak chyba nie dam rady. Albo zróbmy trolla, patrzcie czat na to. Hop, leci ult! O, nie mam pytań, stoją w bramce, ja rzuciłem ulta i zblokowałem wszystko. Znowu leci ult! Co tu się dzieje? Troluję graczy na Brawl Ballu, nie? Nie mam po prostu pytań, to jest coś cudownego. No nie udało mi się trzeci raz strollować. Ale nice, GG, Farel, gwiazda gry. Nie wytrzymam dzisiejszego odcinka. Zdjęcie łapeczkę. O mamuniu, co to było, Mortis chce znowu zagrać. Dobra, dajmy mu szansę, zagrajmy jeszcze raz z tym Mortiskiem. Kupa śmiechu. Bardzo fajna mapa, jeżeli chodzi o Brawl Ball. Hop, patrzcie, bam, bombeczka. Barley będzie leżał. Barley leży. Tutaj El Primo jest odcięty. Ta Rosa, no jest nie do przejścia. Nie do przejścia, tak jak mówiłem. Dobra, postarajmy się tego Barleya pokonać. Ulta muszę mieć na szybko. Okej. Mortisik będzie spał. Ta Rosa go pewnie zje. No nic, lecę. Odcinam im drogę, patrzcie na to! Odcinam im drogę i Eluminka. Tudum. Po koźle, Bum, bum, bum. Ej, no zabrał! Zabrał mi gola, zabrał mi fraga, najgorzej. Gościu, oddawaj mojego gola. I Elko. Nie no, on przecież będzie cudowny na Brawl Ballu. Teraz co to się będzie działo na tym Brawl Ballu? Będą takie highlightsy z tego, że to jest koniec świata. Przecież takie... spamowanie bramki kiełkiem. To jest coś pięknego przecież. Hop. Dostał, dostał. No i pięknie. Kolejny meczek wygrany. Ładne te gierki. Dobra. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał. Dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście Kiełka, czy wypadł wam z darmowej skrzynki, czy też kupiliście gemę, żeby go kupić. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!